ja na przykład to pedagogika to było coś poważnego w moim życiu, czy jest w dalszym ciągu, bo jako artysta możesz się pomylić, masz do tego prawo, masz do tego prawo, artysta ma prawo się pomylić, ale jako pedagog na przykład to się nie można pomylić, bo mówisz do młodych ludzi, którzy wszystko to przyjmują za dobrą monetę i tam się musisz tak skupić i wziąć odpowiedzialność za to, co mówisz, żeby to pozostało. Mało jeszcze w moim zawodzie, pedagogika mojego zawodu, to jest ciągła weryfikacja. Oni przyjdą wieczór do teatru, ci studenci, i mówią, tu pan tak pięknie mówił o etyce, o tym, o tamtym, o śmamtym, a tu widzieliśmy, że pan, proszę pana, się w pierwszym akcie już tak zmęczył, że nie mógł pan grać dalej. No. Ale oni mogą to zweryfikować od razu, co wieczór. No, więc to było odpowiedzialne zajęcie moje. Też problemy z tym są, bo estetyki się zmieniają i ja nie wiem, czy to, co ja jeszcze, moje ideały dla nich są ideały. Proszę cię. Ja chciałem zadać takie pytanie. Bardzo przepraszam, że nie podam konkretnych nazwisk, po prostu uciekły mi, ale chciałem wrócić do tego wątku, który pan mówił, na czym polega bycie artystą, że to polega na tym żywionym ciągle w sercu takim przeświadczeniu, że czy tej chęci podzielenia się czymś, tak? Powiedzenia czegoś. Jak się patrzy właśnie na różne teksty kultury, to bardzo często jakby to, czym się artyści dzielą, to są ich własne doświadczenia, tak? Czy to rodzinne, czy i czy właśnie widziałem ostatnio film Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, coś takiego. Mój student. Tak. I Kuba Czekaj. Tak, jeszcze jest drugi taki... To jest mój student z Katowic. Jeszcze jest drugi taki artysta, też nie pamiętam nazwiska, który robi dokumenty o swojej rodzinie. Koszałko. Koszałko, tak. Marcin Koszałko, też absolwent katowickiego wydziału. I po prostu chciałem spytać, na ile pan podziela jakby ten pogląd, że, no, że artyści współcześnie jakoś nie mogą się wyplątać ze swojej przeszłości i według mnie również w wypowiedziach tekstów europejskich, kulturowych brakuje jakiegoś konstruktywnego przekazu, prawda? Jest to raczej, nie wiem, przekaz, czy działa w książce na przykład, no, są to takie no, teksty, które no mówię o jakimś obciążeniu, tak, którym się trudno też że jeszcze tylko jedno zdanie a propos tych dwóch młodych artystów, których ksiądz w filmie oglądał. Tak, Koszałko robi o swojej rodzinie. Że na ile są to powiedzmy dramaty tych ludzi, prawda? Ale na ile artysta no właśnie w tym swoim obowiązku, prawda, może jakoś epatować ludzi jakby swoim jakby takim jakąś dramą, jakimś dramatem, a na ile rzeczywiście powinien, no nie wiem, szukać jakiegoś pozytywnego przekazu. Już, to jest trudne pytanie, ale chcę tylko powiedzieć, że tak, Koszałko robi filmy o swojej rodzinie, ma rodzica, teraz o siostrze zrobił film, pokazał na ostatnim festiwalu i mówi, że to już ostatni film będzie o rodzinie, bo już nie ma więcej członków rodziny. A tak, ten film Ciemnego pokoju jest oparty na autentycznym wydarzeniu. Także to jest tylko ten młody artysta, zastanowił się, jak wniknąć w artystycznie przetworzyć fakt, który się zdarzył. Zdarzył się. To był autentyczny wypadek. Więc, ale nie o tym. Ja powiem tak. Aktor, bo w tym wypadku mówmy o aktorze, czy o kimś, kto chce swoje właśnie życie pokazać. To jest mało pokazać swoje doświadczenia. To jest dopiero 1/3 aktu twórczego. Bo akt twórczy dla mnie składa się z moich doświadczeń, z moich, to co przeżyłem,
To jest jeden koszyk, z którego ja wyciągam te piłeczki. Drugi koszyk to jest moja obserwacja. Obserwuję ludzi i świat. Ja jestem wiecznym tak zwanym voyeurem, podglądaczem świata. Podglądaczem. Siedzi dwójka w restauracji, nic do siebie nie mówią przez godzinę. Wiedzą, co ja. A ja tak patrzę, dlaczego oni się do siebie nie odzywają? Czy to jest małżeństwo, mają takie same obrączki? Co się dzieje? Dlaczego? To, że jakaś potworna nuda między nimi jest. I ja to obserwuję. Czyli moja obserwacja jest drugim koszykiem. I trzeci koszyk, najpiękniejszy, to jest moja wyobraźnia. Że ja sobie na ten temat tych dwójki siedzącej w tym zaczynam coś wyobrażać. To jest najpiękniejsze. Mój akt wyobraźni. I albo mnie to prowadzi ku przesłaniu pozytywnemu, tak jak ksiądz mówi, albo czasem nie. W Hamlecie też giną wszyscy, proszę cię. Wyrzynają się równo, a jednak jest to dzieło. Albo na drugim końcu damy zbrodnię i karę o strasznym zbrodniarzu. Książka, który się nawróci. Ale nawróciła go też prostytutka. Sonia, prawda? O, i tu już nie mogę ręczyć. Nie mogę, o tym troszkę mówiłem, że czasem porażenie światem daje efekt na widzów pozytywny. Że ja chcę żyć w innym, lepszym świecie. No może jeszcze dopowiem, właśnie nie potrafię tego tak sformułować, a chodziło mi też, może nie tyle pozytywne jakby zakończenie, co, albo inaczej, co rozumiem przez pozytywne zakończenie? Spotkanie człowieka z pewną prawdą o świecie. No, ale ona czasem jest okrutna. Tak, to prawda. Ona jest czasem okrutna. I nie, a mnie, artyście, to nie jest rozwiązywać. Nie jest moim zadaniem rozwiązywać tej doktryny. Moim zadaniem jest zadawanie pytań. Znaczy, często się myli artystę z moralizatorem, z filozofem. Dzieło sztuki nie ma obowiązku dać rozwiązania. Dzieło sztuki ma zbulwersować, ma zadać pytanie. Oczywiście, jak ja też, jak robię film, to przecież ja nie mogę przeczyć sobie samemu. Ja zawsze szukam, żeby moje filmy, uwaga, nie mówimy o przesłaniu pozytywnym, optymistycznym, tego poruszającym i tak dalej, dały nadzieję, żeby ludziom dały nadzieję, żeby widz wyszedł z kina z nadzieją. Czasem jest ona nikła, no strasznie nikła. Na przykład Tydzień życia mężczyzny, wiecie, jaka była nadzieja? Taki smutny film, o takich słabościach ludzkich. I nadzieja była, że bohater śpiewa w chórze. Śpiewa piękną pieśń, którą skomponował pan Wojciech Kilar do tego filmu. Ze Stuligroszami to śpiewaliśmy. I wychodzi z kościoła, zespół wyjeżdża na jakieś turnę, ten chór, i dziennikarka go pyta: proszę pana, dlaczego pan śpiewa? Takie pytanie TVN-u. Dlaczego pan śpiewa? A bohater tak myśli, a po tym wszystkim, co narobił, cośmy widzieli w całym filmie, tak myśli i mówi: no bo kiedy śpiewam, to na chwilę staje się lepszy. O, i to było moje pozytywne. Czyli, że przez sztukę może człowiek czasem staje się lepszy. Wyraził to nasz bohater. Ale myślałem, że tym jednym zdaniem dam i tą piękną pieśnią, którą skomponował pan Kilar, dam ludziom, że jest jakaś nadzieja,
że jest jakaś nadzieja. I w każdym filmie, no to bardzo jestem, proszę księdza, oskarżany przez zawodową krytykę na przykład filmową o dydaktyzm.